Zaczęliśmy rozmawiać o ruchu po okręgu, wprowadziliśmy sobie zmienne opisujące ten ruch, zmienne kątowe, tak trochę w analogii do ruchu po prostej, wprowadziliśmy sobie położenie i przemieszczenie kątowe, a także prędkość kątową i przyspieszenie kątowe. Ale teraz chciałabym te wielkości kątowe, czyli takie no, ściśle związane z kątem po prostu pokonanym naokoło okręgu przez ciało, z wielkościami liniowymi, no bo jeśli ciało, powiedzmy jakaś piłeczka na sznurku, porusza się w taki sposób, to równie dobrze możemy zmierzyć po prostu na przykład długość pokonanej przez to ciało drogi po prostu w metrach. Między punktem startowym i końcowym, tutaj wzdłuż tego kołowego toru, na przykład ułożyć jakąś, nie wiem, nitkę równiutko wzdłuż toru, następnie ją wyprostować i po prostu zmierzyć i wtedy dowiadujemy się, jaka została pokonana droga w tym ruchu. Podobnie wartość prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego możemy powiązać z wielkościami liniowymi, ale na razie skupmy się na przemieszczeniu kątowym. Dowiemy się zaraz, jaki jest jego związek z taką zwykłą, tradycyjną drogą wyrażaną w metrach, pokonaną po prostu wzdłuż takiego kołowego toru leżącego w płaszczyźnie. I zanim zobaczymy taki ogólny wzór, spójrzmy sobie na kilka przykładów. Pierwszy przykład niech będzie taki, że mamy okrąg o promieniu 6 metrów i ciało obiega pełen okrąg, obiega naokoło, startuje tutaj, objeżdża naokoło pełen okrąg i zatrzymuje się również tu. Czyli z jednej strony wiemy, że jego przemieszczenie kątowe, tak jak to sobie wprowadziliśmy jeszcze w poprzednim filmie, to jest po prostu 2π. Umawiamy się, że przeciwnie do wskazówek zegara ciało się porusza. Tutaj możemy powiedzieć, że albo punkt początkowy wynosił 0 radianów, a punkt końcowy 2π radianów, albo że punkt końcowy to również jest 0 radianów, ale został wykonany pełen obieg, więc dodajemy jeden raz 2π. No to akurat jest wszystko kwestia umowy i konwencji, jaką sobie wybierzemy. Natomiast rzecz w tym, że został raz pokonany pełen obieg. Jaka została pokonana droga w tym przypadku? Umawiamy się, że droga to jest wielkość dodatnia, po prostu długość w metrach, tutaj kierunek, w jakim ciało się poruszało, czy zgodnie, czy przeciwnie z ruchem wskazówek zegara, dla nas w tym momencie nie gra roli. Liczy się dla nas po prostu długość tej niteczki, jaką rozciągnęliśmy między punktem początkowym a końcowym, wzdłuż toru, jaki był pokonany. I tutaj z matematyki wiemy, że po prostu pełen tu obwód koła to jest 2π razy promień tego koła, tak? Razy 2π razy 6 metrów, czyli po prostu 12π metrów. Zobaczmy drugi przykład. Drugi przykład będzie trochę inny. Powiedzmy, że startujemy o tutaj i przemieszczamy się w taki oto sposób do tego miejsca. No i mamy w tym momencie przemieszczenie kątowe w tym drugim przypadku, no to jest minus pi czwartych radiana, minus pi czwartych radiana, czyli minus pi drugich. Znak minus nam mówi, że się poruszaliśmy w kierunku ujemnym, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No ale z drugiej strony zauważ, że taki kąt, jaki narysowałam tutaj, no to tak, tutaj jest kąt prosty, tutaj jest kąt prosty, tutaj jest kąt prosty i tutaj jest kąt prosty. Jaki to jest ułamek pełnego koła? To jest 1/4. Taki łuk się mieści dokładnie 4 razy. Czyli mamy 1/4 razy obwód koła. No czyli w tym przypadku będzie to 5/2π metrów. Pełne koło to jest 2π razy promień, ale ten nasz łuk to jest 1/4 pełnego koła. No i zobaczmy ostatni przykład. On będzie taki, że startujemy sobie tutaj. Położenie kątowe początkowe to jest powiedzmy pi szóstych radiana. Przemieszczamy się o w taki sposób, aż o tutaj. Położenie końcowe to jest 7 szóstych pi radiana. No czyli nasze przemieszczenie kątowe to jest 7 szóstych minus 1 szósta pi radianów, czyli po prostu pi radianów. Jest to po prostu pół okręgu pełnego. Wobec tego, jak policzymy sobie drogę, no to będziemy mieć tak 1/2 pełnego obwodu. Czyli jak podstawimy sobie wartości, no to tutaj promień wynosi 3 metry. Mamy 3π metrów. No dobrze, no to są takie przykłady liczbowe, gdzie mamy jakieś przemieszczenie kątowe i jakiś promień okręgu i wychodzi nam jakaś droga. Ale czy potrafimy jakieś znaleźć jakąś regułę, która nam to wszystko uogólni? No zauważ, jak sobie budowaliśmy tutaj ten wzór na drogę. Mieliśmy za każdym razem obwód pełnego koła razy ułamek pełnego koła. Tutaj akurat była jedynka, no ale tutaj już była 1/4. No ten ułamek tutaj, obwód pełnego koła, tutaj 1/2 razy obwód. Więc moglibyśmy powiedzieć tak, że z jednej strony ten wzór, no to jest tak, jakiś ułamek pełnego okręgu razy
obwód koła, tak? No, ale można te wyrazy przegrupować inaczej, mianowicie zobaczyć, że tu wszędzie mamy zawsze promień okręgu, tu mamy promień, tu mamy promień, tu mamy promień, no a tutaj mamy coś, co nam mnoży ten promień, tak? No i co to jest? Zauważ, że tutaj jest 2pi przez 2, czyli po prostu pi, tutaj jest 2pi przez 4, czyli pi drugich, a tutaj jest 2pi razy 1, czyli po prostu 2pi. I zauważ, że za każdym razem jest to, w wypadku wartość bezwzględna, bo znak nie gra roli, po prostu wartość bezwzględna tego przemieszczenia kątowego. No dlaczego tak jest? No zobaczmy, liczyliśmy sobie tak. Tutaj mieliśmy ułamek pełnego obwodu, czyli długość łuku przez pełen obwód. No tutaj wartość bezwzględna, tak? Bo znak nie grał roli. Tak? No z jednej strony jest to rzeczywiście po prostu wartość bezwzględna długości łuku, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnisz, jak zdefiniowaliśmy łukową miarę kąta, no to to było to przecież, prawda? Długość łuku podzielona przez promień. Tutaj to 2pi nam się skraca, no i pozostaje nam faktycznie coś takiego, czyli rzeczywiście wartość bezwzględna tego przemieszczenia kątowego w tej mierze łukowej razy promień. Nie mamy to obracającą się tarczek, albo mamy kuleczkę na sznurku i ten układ się obraca tak, że każdy punkt tutaj w danym odcinku czasu pokonuje ten sam kąt, prawda? No to możemy dzięki tej mierze łukowej kąta bardzo łatwo znaleźć związek między tu drogą taką wyrażoną w metrach, a miarą kątową. Na przykład takie zadanie, że mamy bieżnię, powiedzmy okrągłą bieżnię, która ma jakiś promień wewnętrzny i zewnętrzny i chcielibyśmy, żeby zawodnicy, którzy startują na różnych pozycjach, powiedzmy ci, co startują na skrajnych pozycjach, metę mieli w tym samym miejscu, ale żeby mieli do pokonania tę samą drogę, no to musimy znaleźć jakąś różnicę położeń początkowych, żeby ten, który ma biec tak i ten, który ma biec tak, mieli do pokonania tę samą drogę. I tutaj można ten wzór wykorzystać. Będziemy mogli sobie to zadanie w którymś z kolejnych filmów rozwiązać. A tymczasem to jest nasz końcowy wzór na związek drogi i przemieszczenia kątowego i słyszymy się w kolejnym filmie.